Cześć, siemaneczko, witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować najnowszą dostawę roślin bulwiastych, którą dostałem. Roślinki zostały zamówione na Allegro. Nie są to typowe ani kwiaty, ani jakieś typowe uprawowe rośliny. Są to takie raczej rzadko spotykane w polskiej uprawie roślinki. I zaczniemy sobie tutaj od tej strony. Tutaj mamy ciborę orzechodajną. Ona wytwarza takie bulwki podziemne. Te bulwki ponoć mają smak migdałów. Można z nich robić też substytut mleka. Ponoć w Hiszpanii bardzo popularna roślina. Rośnie ona na takich bardzo podmokłych stanowiskach. Uprawia się bardzo podobnie do ryżu. Robi się takie rowki. Te cibory są sadzone na takich redlinach jak ziemniaki i dół cały, te korzenie cały czas mają jakby zanurzone w wodzie. Także w ten sposób się to uprawia. Nie wiem, czy znajdę na tyle dogodne miejsce u mnie na polu, żeby to wysadzić w ten sposób, ale w jakiś sposób postaram się zapewnić im wystarczająco odpowiednie nawilżenie. Troszkę one przypominają papirusa, takiego niskiego. No, ciekawa roślinka. Mam tego bardzo dużo odmian. Ponoć w Polsce też na dziko to występuje w niektórych miejscach, ale jest to bardzo, bardzo rzadka roślina. Mam tu kilka odmian Prolifili, tutaj Bright, tutaj jakaś odmiana Gigantos. No zobaczymy jak to będzie rosło. Wziąłem sobie wszystkie możliwe, które były dostępne u sprzedawcy odmiany. Chcę to po prostu przetestować, tą roślinę, zobaczyć jak to sobie będzie radziło. Tutaj kolejna roślinka Apios Americana, też w dwóch odmianach, jak widzicie, już wykiełkowała. Także jest to roślina przypominająca nieco groszek z rodziny motylkowych. Wytwarza też takie bulwki, które właśnie przez Indian były spożywane. Tutaj kolejna roślina, tym razem azjatyckiego pochodzenia, pochrzyn chiński. Wytwarza bardzo duże bulwy, to jest tak zwany yam. Także zobaczymy, jak one sobie będą radziły. Jak widzicie, już puściły kiełki, także będą pięknie rosnąć. Przesadzę sobie je do doniczek. Chcę pierw podhodować małe roślinki i chcę je później wykorzystać jako pnącza, bo są to rośliny pnące, i przyozdobić nimi ogród egzotyczny, a przy okazji jeszcze będę miał bulwy, które być może później spróbuję zjeść. Co ciekawe, roślina jest w stanie przezimować u nas w gruncie bez problemu, także jest to na pewno atut, nie trzeba będzie tej rośliny wykopywać. Tutaj bardzo ciekawa roślina, jabłko ziemne, czyli jakon. Mam tego dwie odmiany, jak też nie wiem, czy zauważycie, ale pojawiają się tutaj kiełeczki, także o, może na tej bulce będzie lepiej to widać. Takie różowe przebija tam, teraz widać. Także mam dwie odmiany tego jakona. On potrafi dorosnąć nawet do kilku kilogramów. Roślina jest to z rodzaju astrowatych, także bardzo, bardzo ciekawe. Być może jest to coś podobnego do topinamburu. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, jak to będzie rosnąć. Bulwy mogą być całkiem spore. Ponoć mają smak jabłka. No zobaczymy. Tutaj mam jeszcze sagitarię, trifolię. Jest to strzałka wodna, tyle że trzylistna. Pochodzi z Azji, nie jest to nasz rodzimy gatunek strzałki. Także zobaczymy, jak sobie ta strzałeczka będzie radziła. Ja chcę ją posadzić w stawie, żeby mi zrobiła taki fajny efekt przy brzegu stawku. No i ostatnie roślinki, które chciałbym Wam zaprezentować. Jest to nasturcja bulwiasta. Tą roślinę raczej nie będę traktować w celach spożywczych, chociaż w Ameryce Południowej jest ona spożywana. Ja chcę ją wyhodować stricte dla kwiatów, bo ma bardzo ładne kwiatki. Mam
I trzy odmiany, jak widzicie, bulwki są dość spore, taki mały ziemniaczek, także może być całkiem nawet wydajna w produkcji tych bulwek, ale mi głównie chodzi o uzyskanie kwiatów. Także takie roślinki. Jeszcze mam też kukurydzkę, którą przy okazji sobie zamówiłem, o kolorowych ziarnach, no ale to już nie jest roślina bulwiasta, taki dodatkowy gadżet. Także takie roślinki będę sadził w tym roku z bulwiastych. Dołączą one do innych upraw. Także co, trzymajcie się cieplutko, cześć!